Polonez to jest dla mnie coś oczywistego, to jest część polskiej tradycji i myślę, że każdy Polak rodzi się z polonezem, można powiedzieć, już we krwi. Ja z tańcami nie mam za wiele wspólnego, ale poloneza, no to znam od zawsze, od kołyski, wszyscy przecież znają poloneza. Polonez jest dla mnie częścią polskiej historii. Można powiedzieć, że jest takim składnikiem łączącym nas z przeszłością, ponieważ już dawno temu go tańczono, teraz też się go tańczy, więc to jest ta rzecz, którą mamy wspólną ze swoimi przodkami. Zatańczenie poloneza na studniówce wydaje się punktem niezbędnym w życiu każdego wykształconego dorosłego człowieka. Polonez jest dla mnie takim wynagrodzeniem za 3 lata całej nauki. Forma zabawy, dzięki której mogę jakby wkroczyć już w tą taką maturę i odliczać sobie do niej. Ten polonez jest takim zwieńczeniem tak naprawdę tych 3 bądź 4 lat nauki, gdzie możemy tak poważnie to zakończyć, dostojnie jednocześnie, ale też dobrze się przy tym bawiąc, bo jest to też taka forma, można powiedzieć, zabawy, gdyż możemy razem z przyjaciółmi tak po tych wszystkich latach tak sobie razem zatańczyć wspólnie. Polonez dla współczesnych Polaków jest przede wszystkim tańcem, który łączy pokolenia. To jest łączność z tymi pokoleniami, które były, ale też z tymi, które razem z nami tutaj egzystują w tym czasie. Z drugiej strony na pewno łączy wspólnoty i to przede wszystkim lokalne, ale również te, które razem działają, które razem pracują, które czasami wywodzą się z tego samego środowiska. Polonez to nasze dziedzictwo, zarówno wspólnoty wszystkich Polaków, jak i też jednostek indywidualnych. Tradycja tańczenia poloneza w Polsce sięga XVI wieku. I wiemy, że już wtedy poloneza praktykowały wszystkie warstwy naszego społeczeństwa. Polonez to taniec, który jest zjawiskiem żywym, powszechnym i przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Szczególną ważną rolę w przekazie pełni instytucja szkoły, gdzie nauczyciele oraz instruktorzy zaznajamiają uczniów z tą praktyką. Polonez wymaga elegancji, wymaga gracji, wymaga dużej estetyki, a przede wszystkim kultury. To jest taki taniec, w którym jest wielkie poszanowanie, gdzie partner szanuje swoją partnerkę. Mało tego, ten taniec jest tańcem takim, gdzie partner prezentuje swoją partnerkę. Prezentuje ją w jego wymiarze całemu światu. No i zaczyna się ten taniec. Para za parą, korowód.
dostojnie, elegancko, pięknie. Para w prawo, para w lewo, czwórki w przód, tunel. Chodzony polonez, ten, który prowadzimy na warsztatach, na potańcówkach, na weselach, jest formułą raczej prostą i skoncentrowaną na tym, żeby ludzie, którzy w tym uczestniczą, którzy bardzo często nie mają w ogóle żadnego doświadczenia tanecznego, mogli bardzo łatwo w ten taniec wejść.